wszędzie było bardzo wesoło. Na pewno wszyscy bardzo dobrze się bawili, a te trzy ostatnie dni to już były naprawdę takie huczne zabawy, bo ludzie wyjadali wszystko, co było, wiadomo, bo po tym kusym wtórku zaczynała się środa popielcowa i już nie było zabaw, już nie można było jeść żadnego tłuszczu, żadnych ciast, to był suchy chleb, kawa, ciasto z mleka, ale bardzo rzadko. No i to już trzeba było, wiadomo było, że trzeba było wszystko zjeść, co było. Jakiekolwiek zapasy tłuste były w domu, to trzeba było zjeść, a z reszty ciasta, które było w domu, piekło się tak zwane szczodraki. Było to ciasto drożdżowe, bardzo często tylko takie jak chleb, do którego dodawało się trochę cukru, no i rodzynek. I to były oprócz pączków, purclów Wielki Czwartek, które były pieczone na wielkiej ilości tłuszczu, to właśnie na te ostatnie dni, na te zapusty pieczono te szczodraki. Jeszcze jedna wiadomość taka była, że według tych kaszubskich zwyczajów nie wolno było nic robić w zapusty. To znaczy nie można było szyć, nie można było wyszywać, nie można było żadnych prac ręcznych robić. Te dni były przeznaczone tylko i wyłącznie na zabawę, tak samo mężczyźni. Można było tylko nakarmić zwierzęta i cały ten czas był do zabawy. Także no, wróżono, jeżeli któraś z pań musiała coś zrobić tam albo robiła, no to mówiono, że będzie miała chore ręce, albo połamane, albo będą ją bolały, będzie ją łamał reumatyzm. Także to były też takie wróżby, że nie można było nic robić. Te trzy dni były przeznaczone tylko i wyłącznie na zabawę. Także te zabawy były bardzo, no spotykano się wszędzie, karczma, dom, gdziekolwiek grupka ludzi się spotkała. Jeszcze bardzo dużo mieli pracy swatowie, bo chodzili tam, gdzie były panny, kawalerowie, swatali małżeństwa. I to przychodził taki swat i przychodził do domu, gdzie była panna i pytał, motawa ja ci celan do sprzedani albo z grzybia. No takie były odzywki tych, a wszyscy wiedzieli doskonale, o co chodzi i no albo był ten cielak do sprzedania, albo nie był. No i także to też ci swatowie mieli masę pracy. Wtedy było dużo zaręczyn, dużo swatanych małżeństw. No te randki wyglądały trochę inaczej jak teraz, bo no panny jednak się troszkę krępowały, a kawalerowie też nie na wszystko sobie pozwalali, prawda? Także no zabawy były przednie.